No, a ty jakie masz plany na walentynki? Walentynki? A co, chcesz mnie gdzieś zabrać? Nie, no przecież wiesz, że ja idę z Tymonem. Nie no, luz, żartuję. Nie wiem, nie mam planów. Ja to się w sumie zastanawiam, gdzie mnie Tymon zabierze, bo wydaje mi się, że on kompletnie nie wie, co ma zrobić ze On się mną. zestresował, chłopak. Wiesz, o co chodzi. Chociaż ja tam takich problemów nie mam, nie? Jak wiesz cokolwiek o drugiej osobie i wiesz, słuchasz jej, no to wiesz, gdzie ją zabrać i co kupić, nie? Ja to chciałabym, żeby tak było, ale wiesz, męski gatunek na sugestie bywa dosyć odporny. To jak, Tymon? Co? Wszystko w porządku. Masz jakiś plan? Ale przecież to jest oczywiste. Najpierw mamy matematykę, potem jest polski, potem jest angielski, tak? Potem mamy WF. Plan na walentynki, Tymon. A, na walentynki. Tak, oczywiście, że mam plan na walentynki. Tymon? A którego są walentynki? Piętnastego? 14. A, no właśnie, 14. Dokładnie, 14. Czyli kiedy? Masz mało czasu, kochanie. To co robisz 14? 14. A co, ty nie widzisz się wtedy z żadną laską? Przecież to są walentynki. No nie widzę się, ale właśnie z jedną próbuję się umówić. No wiesz, jak nie masz planów, to możemy gdzieś wyskoczyć. Dobra, dobra. A tak serio? No serio, wiesz, ale tak bez spiny, że 14 walentynki i tak dalej, tylko, no wiesz, tak na luzie, nie? Ty ze mną serio? No, czemu nie? No dobra, no okej, możemy gdzieś wyskoczyć, ale po moim treningu. No dobra, to cię odprowadzę. Oj, Kaziu, Kaziu. No co? Więc myślałem o jakimś takim bardziej kameralnym miejscu. No wiesz, żeby było mało ludzi, żebyśmy mogli sobie spokojnie pogadać. Mów dalej. Tak, więc to miejsce jest dla mnie bardzo ważne, bo wiele mu zawdzięczam. Czyli idziemy do ciebie? Nie, chodziło mi raczej o basen. Już znam ratownika, dużo z nim trenowałem, więc myślę, że będzie fajnie. To może weź ją na basen. Ty, w sumie nigdzie nie obczaję tak do beczki jak na basenie. No, dobrze. Też mi się tak wydaje. No, basen, Basen, okej, ale potem idziemy do ciebie. Obejrzymy jakiś film i w ogóle? wiesz co, do mnie raczej nie możemy, bo mam remont. Remont? No tak, wiesz, kucie ścian jest strasznie głośno, więc to jest bez sensu. Nie, dobra, to chodźmy na basen w sumie. Spoko pomysł. Spóźnimy się. Ej, mamy 40 minut, tam przyjdzie jakieś 20. Jak się spóźnię, to mnie wyrzuci, na pewno mnie wyrzuci. Chilluj, mamy dużo czasu. No w sumie to masz rację. Ej, zobacz, to moja mama taki miała. Piękne jest. Ładny, ładny, ale wiesz. Tak, wiem, musimy iść, bo się spóźnię. No, to chodź. Jednak dobry pomysł. Tutaj prawie wcale nie ma ludzi. Widzisz, mówiłem. Kameralnie, przyjemnie. Przepraszam, bo tutaj obok jest jeszcze jedno jacuzzi. Jakby mógł pan, no rozumie pan. Nic nie szkodzi. Lubię towarzystwo. No co? Przesiadamy się? Ho, 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 ale się pan dzieje. O, ja trafiłam. Pan korzysta póki może, bo potem, to wie pan, nie będzie już można podrywać dziewczyn na ładny uśmiech. Ja w waszym wieku miałem takie piękne zęby. Idziemy! Musimy to przełożyć, przepraszam. To by się nie wydaje, że ten typ przesadza? No, przełóżmy to, proszę. Ale słuchaj, to nie chodzi o to, że nie możemy tego przełożyć, tylko chodzi o to, że typ się na ciebie wydziera. Dobra, daj spokój. Dobra, dobra, wiesz co, ja znam już takich cwaniaków, z nimi trzeba od razu. Nie, proszę cię! Zawsze się pan tak grzeczna uczył? A kto to jest?
Nie, nikt taki. Jak będziesz tutaj przyprowadzać kolegów, którzy mnie będą jeszcze pouczać, to daleko zajdziemy. Nie, on już wychodzi. Słuchaj, jeszcze jest na czele. Wyjdź stąd! A pamiętasz, jak startowałeś do Krystyny? Pamiętasz, jak ci mówię, że nigdzie nie obczaisz dupeczki tak jak na basenie? Chłopak wie, co robi. Nie był młody, a już stary wyga. Proszę zważać na słowa, bo to jest kobieta. Na szczęście są jeszcze mężczyźni, których romantyzm nie umarł jeszcze ze starość. Co tam mordy? No powoli. Pomalutki, postarałem. O ciebie? No wiesz, zawsze mogłoby być lepiej, nie? No tak. Cześć Kasiu, co tak stoisz? A co mam nie stać? Wypad od młody. Dobra, daj mu spokój. Nie słyszysz gościu? No dobra, no już sobie idę. A na pewno nic ci nie jest? A co ma mi być? No tak pytam w sumie. Le, powiedz Magdzie, że mnie nie będzie kilka dni, wyjeżdżam. A gdzie jedziesz? Nie interesuj się. Dobrze, no to jakbyś czegoś potrzebował, to zadzwoń. To ja się będę zbierał. To już. Ja też byłem kiedyś łysy. Znaczy się w sumie to krótko obcięty. Znaczy... Do widzenia. To może zapomnijmy o tym, co się dzisiaj stało, co? A co się dzisiaj takiego stało? No jak to co? Dywan z włosów wyrastający z brzucha, sztuczna szczęka w wodzie. Dobra, wiesz co, to następna nasza randka będzie w domu starców. Co mój chłopak ma? No okej, okay, no może trochę nie wyszło. To może to naprawimy i skoczymy na burrito. Co ty na to? Tak, jestem za burrito. No Siemka, co tam? Zauważyłaś, że Kazik jakoś dziwnie się ostatnio zachowywał? No i nawet domyślam się dlaczego. A co się stało? Widziałem go z tymi jego ziomkami z osiedla. Nie chciał gadać, a potem powiedział, że gdzieś wyjeżdża. Z tymi dresami? Gdzie wyjeżdża? Jak to? Nie wiem, nie powiedział. Ale masz czas jej go szukać. Jak chcesz, to chodź. No jasne, pewnie dalej siedzą na tym osiedlu. Dobra, to do zobaczenia. Pa. And I